Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, przez wiele lat współpracował pan z Pawłem Kukizem. No myślę, że przez wielu naszych słuchaczy, widzów pan jest kojarzony jako no, człowiek Kukiza po prostu, bo często można było was razem też zobaczyć. No wasze drogi się rozeszły. Paweł Kukiz teraz wiąże się z Prawem i Sprawiedliwością coraz bardziej i ma startować z list Prawa i Sprawiedliwości. Pan rozumie tę polityczną drogę Pawła Kukiza? To miejsce, w którym już jest i w którym będzie za pół roku? Nie, szczerze mówiąc nie rozumiem. I nawet trochę szkoda mi tego komentować. To znaczy, no szkoda projektu... Ale Pawła Kukiza panu szkoda? Też. Natomiast no życzę mu powodzenia i dużo zdrowia. Ale tak przy tym wątku byśmy szkodowania zostali, ale to jakaś krzywda się może stać Pawłowi Kukizowi w PiS-ie. Dlaczego panu szkoda no, do niedawna politycznego kompana? Ja myślę, że koalicjanci pana prezesa Kaczyńskiego, jak pokazała historia, kończyli często bardzo źle. I to bym na miejscu Pawła uwzględniał. Ale wie pan, to jest jego droga. No, to, tak jak mówię, niech nią idzie. Ja tego żałuję, żałuję tego projektu. Natomiast dzisiaj ci, którzy chcą zakończyć ten szkodliwy dla Polski duopol PO-PiS, Kaczyński, Tusk, popierają Konfederację. No, część z nich na pewno popiera Konfederację, a o Konfederacji teraz porozmawiamy i jej pomysłach programowych, panie pośle, bo no, w słowach posłów czy innych polityków waszej partii dużo takich liberalnych zaklęć o zaprzestaniu zadłużania Polski, o ograniczaniu wydatków, o podatkach prostszych i niższych, a jakbyśmy to tak na możliwie konkretne zapowiedzi przekuli. To na przykład, jeżeli chodzi o ograniczanie tych wydatków, to gdzie, panie pośle, te potężne cięcia, jak zatrzymać zadłużanie Polski? Panie redaktorze, zacznijmy od pewnej filozofii podejścia do spraw gospodarczych, do polityki, która odróżnia zasadniczo Konfederację od wszystkich innych sił, a przede wszystkim od tego duopolu popisowego. Znaczy, jeżeli współprzewodniczący Konfederacji, przewodniczący Nowej Nadziei Sławomir Mentzen mówi, że standardem dla pracujących Polaków powinien być dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje. Znaczy, że to jest wyznaczenie pewnych celów polityki gospodarczej w sposób hasłowy. Takich celów, że człowiek, który pracuje w Polsce, nie powinien być w takim stopniu, jak jest obecnie łupiony przez państwo. Żeby, żeby u Mentzena nie pracował, jeszcze dodaję. Jak pieniądze... u Mentzena pracuje, to go nie stać na dwa samochody. Chyba, że jakieś tam wyższe stanowiska, ale taki szeregowy pracownik Sławomira Mentzena to nie dwa samochody, tylko bilet miesięczny i no, grill to tam może sobie raz na jakiś czas pozwolić, ale zajmowany kącik. Pan redaktor sieli się na złośliwość, a fakty są takie, że Sławomir Mentzen jest nie tylko doktorem ekonomii, ale jest przedsiębiorcą, który odniósł bardzo duży sukces. Oczywiście. Prowadząc firmę tak jest, no, prowadząc firmę doradztwa podatkowego i to jest jedyny taki przewodniczący partii w Polsce. To jest jedyny przewodniczący, który ma styczność z prawdziwą gospodarką. Tusk i Kaczyński nie mają zielonego pojęcia o gospodarce. Zresztą widzieliśmy to ostatnio w wypowiedzi kuriozalnej pani minister Moskwy, prawda? Krzysztof Bosak, jakie ma doświadczenie w biznesie, Krzysztof Bosak jest człowiekiem, którym się znam od kilkunastu lat. Stworzyliśmy Fundację Republikańską. Fundację Republikańską, dziękuję. Człowiek o bardzo dużej wiedzy. Jasne, ja nie ujmuję wiedzy Krzysztofowi Bosakowi, tylko chodzi mi o ale wróćmy, ale odbiegamy od tematu, firmę, bo pan... Więc się zna, nie prowadzi firmy, pan mnie się nie pytał... Zna. Jest, to jest broń obosieczna, bo można go zastosować do Krzysztofa Bosaka, no i okazuje się, że w jego przypadku działalność w sferze publicznej. Ale dlatego mamy dwóch współprzewodniczących, którzy się świetnie uzupełniają. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. A wracamy do konkretnego pytania. To znaczy tak, my jako jedyne ugrupowanie prezentujemy nasze pomysły bardzo konkretne, gospodarcze, bieżąco. Znaczy, w Sejmie od dawna leży bardzo istotna dla milionów Polaków ustawa Tanie Paliwo. My pokazaliśmy konkretnie, że obniżając VAT na paliwo, akcyzę, likwidując opłatę emisyjną wprowadzoną przez PiS i obniżając opłatę paliwową, można o 1/4, czyli w tym momencie o złote 50, złote 60, obniżyć cenę paliwa. Tak? To dla milionów Polaków byłaby gigantyczna sprawa. Świetnie, ale pytam o te oszczędności, bo to też jest jedna z... Już panu mówię, ale najpierw przedstawię te pozytywne konkrety, które już leżą na stole. A jakbyśmy zaczęli tylko od tego, Konfederacja... co pytam jednak może jakiś porządek wprowadzając. Gdzie cięcia? Pan rządzi dobrze. Polacy nie zdają sobie nawet sprawy z tego,
jak ciężkie miliardy, dziesiątki miliardów złotych są w Polsce marnotrawione przez PO-PiS. Znaczy wyrzucane w błoto i rozkradane również. Ja mówię na przykład o takich kwestiach jak inwestycje publiczne i na poziomie rządowym, i na poziomie samorządowym. Tutaj można naprawdę zrobić olbrzymie oszczędności, wprowadzając odpowiednie regulacje antykorupcyjne. Takie propozycje prawdopodobnie też przedstawimy w momencie, jak ta kampania wyborcza będzie się rozwijać. To jest sposób pierwszy na oszczędności budżetowe, ucięcie korupcji? Tak, druga rzecz, tak, to przy zamówieniach publicznych. Panie redaktorze, niech pan się przejedzie po Polsce i zobaczy, że powstają po prostu budynki często zupełnie niepotrzebne za gigantyczne pieniądze, chociaż mogłyby powstać dużo tańsze, gdyby były budowane tak jak Polacy budują swoje domy i mieszkania, prawda? Czyli licząc każdy złoty. Problem polega na tym, że rządzący nie liczą się z pieniędzmi publicznymi, no bo to nie są ich pieniądze, tak? Tutaj Konfederacja wprowadza zupełnie inny sposób myślenia. I to jest ta główna oszczędność? Na tym kończy się wyliczanka, oszczędzanie w wydaniu Konfederacji, panie pośle? Jest jeszcze mnóstwo innych obszarów, to w których można... Jedziemy dalej, panie pośle. Może jedziemy dalej. No, ja uważam, że bolączką ochrony zdrowia jest w tym momencie już nie brak pieniędzy, tylko marnotrawienie tych pieniędzy. Wprowadzając elementy konkurencji do systemu opieki zdrowotnej, na przykład za pomocą bonu zdrowotnego, można zaoszczędzić duże pieniądze. Jakie? Też uważam, że to idzie w dziesiątki miliardów złotych. Dziesiątki miliardów? Tak, panie redaktorze, znaczy, my musimy sobie uświadomić coś takiego. Ale proszę, ale jak mówisz, że jesteście wy taką merytoryczną, konkretną partią, to ja pytam o konkretne oszczędności i pan poseł mówi, no tutaj inwestycje publiczne różne są, budynki, które wyglądają na budowane jakimiś mało gospodarnymi metodami, powiedzmy. Bardzo konkretny przykład. To tak. Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, minister Kowalczyk kłamali przez 10 miesięcy w sprawie zboża z Ukrainy. Tak? Zboża produkowanego tam przez międzynarodową korporację, które miało tranzytem przejeżdżać przez Polskę i jechać do Afryki na Bliski Wschód. Ono trafiło na polski rynek. Częściowo tak. W tym momencie PiS wystawia Polakom rachunek, słyszał pan w jakiej wysokości, 10 miliardów złotych. Tak? To są, wiceminister finansów mówił, że bliżej 5 niż 10, no ale to jeszcze nie wiadomo. Tak, to jest oficjalny cytat z ministra Telusa, że to ma być około 10 miliardów złotych. Czyli to jest koszt błędów polityki PiS-u. Te pieniądze mogłyby posłużyć na obniżenie podatków Polakom. Na przykład na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Tak? Na wzór niemiecki, który my również proponujemy. Na przykład socjal, cięcia jakiegokolwiek socjalu, panie pośle, tu nic nie będzie, jeżeli chodzi o rządy Konfederacji, żadnych planów? My jesteśmy za tym, żeby Polacy pracujący zarabiali więcej. Natomiast jesteśmy przeciwko tej całej licytacji PiS-u i Platformy na kolejne socjalne projekty. Ale zrobicie jeżeli jakieś cięcia? Z czegoś zrezygnujecie? Typu, nie wiem, planowane są laptopy dla każdego ucznia, dla Na pewno byśmy nie rozdawali laptopów, to jest już miliard. Wyprawka szkolna? Miliard zaoszczędzony. Nie dawalibyśmy wyprawki. Chcielibyśmy, żeby ludzie zarabiali więcej pieniędzy, żeby sami mogli kupić dzieciom to, co chcą. 13, 14 emerytura? Też uważamy, że należy przeprowadzić poważną reformę całego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Myślę, że nie mamy wyjścia, musimy zmierzać do tak zwanej emerytury obywatelskiej. Natomiast też pozwalając Polakom w tym momencie zarabiać więcej i oszczędzać na własne emerytury. Panie pośle, to jeszcze taka polityczna sprawa. Wczoraj z Grzegorzem Schetyną rozmawiałem, on twierdzi, że wyklucza absolutnie jego partia koalicję z Konfederacją po wyborach. Ja wiem, że nie lubicie o tym mówić, z kim ewentualnie moglibyście tę koalicję tworzyć, ale myślę, że to jest sprawa istotna i może się okazać, że za kilka miesięcy najistotniejsza, kto z kim po prostu przy stole siądzie i kto z kim się dogada. Więc jeżeli Platforma Obywatelska mówi nie, to jedyna szansa Konfederacji na rządzenie to jest rządzenie z PiS-em? Nie. My mamy nadzieję, że będziemy rządzili samodzielnie. Może jeszcze nie w najbliższej kadencji, ale my jesteśmy ugrupowaniem, którego liderzy są dużo młodsi niż prezes Tusk i Kaczyński. My chcemy ich odesłać na emeryturę. Zasłużoną bądź nie, czas tych panów uważamy się skończył. Ale jeszcze dosyć, nie teraz. Sam pan poseł przyznaje. W tym momencie przedstawiamy nasz program Polakom i liczymy na jak najwyższe kilkunastoprocentowe poparcie na jesieni. I liczymy, że to zmieni zasadniczo układankę na polskiej scenie politycznej.
No tylko, że jak, panie pośle, to może zmienić układankę na polskiej scenie politycznej, jeżeli wy deklarujecie, że ani z tymi nie czekacie, ale być może za 4 lata będzie większość i to wykluczone oczywiście nie jest. No, panie redaktorze, może tak się stać. My chcemy przekonać do naszej wizji tego, jak powinno funkcjonować państwo, do naszej wizji naprawy państwa, do naszej wizji obniżenia, uproszczenia podatków w Polsce, jak najwięcej Polaków i w ten sposób wymusić reformy naszego państwa we właściwym kierunku. Na tym polega gra polityczna również, tak? Natomiast jest nam równie daleko do PiSu, co do Platformy. To są partie kumoterstwa, nepotyzmu, walczące o to, żeby obsadzać swoją rodzinę i znajomych w spółkach Skarbu Państwa. To jest ich główny cel. My takich postrzegamy. Im jest dużo bliżej do siebie, niż nam jest do nich. Na przykład rozmawialiśmy przed chwilą o tej ustawie Tanie Paliwo. Ta ustawa została niedopuszczona pod obrady Sejmu, w ogóle niedopuszczona do dyskusji przez koalicję PiSu z Lewicą. PiSowi jest bardzo blisko do Lewicy, do PSL-u i tak dalej, więc ja myślę, że tutaj na tej linii będą układane koalicje w przyszłym Sejmie. To jeszcze krótko na koniec radiowej części naszej rozmowy. Program Konfederacji, taki kompletny, całościowy, to kiedy, panie pośle, zobaczymy? Cały czas go prezentujemy, natomiast w... No ale jak ktoś chce poznać w różnych obszarach plany Konfederacji, to trudno mu odpalić wszystkie konferencje sejmowe i poświęcić na to kilkanaście godzin. Wygodniej by było zerknąć do jakiegoś PDF-a, prawda, panie pośle? Również są programy na naszej stronie cały czas wiszące. Piątka z 2019 roku. Będą kolejne odsłony programowe w maju, czerwcu. Będą prezentowane przez współprzewodniczących Konfederacji Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka. A mówił to Stanisław Wtyczka, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję panu posłowi za tę pierwszą część rozmowy radiową, więc słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Zapraszamy ewentualnie na internetową dogrywkę naszego programu. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Stanisław Tyszka z Konfederacji cały czas jest z nami. Ponownie pana posła witam. Panie pośle, jeżeli chodzi o plany, pomysły Konfederacji, te z przeszłości, które kiedyś były dla was ważne, taka kwestia jak roszczenia żydowskie. No. Kiedyś no, Konfederacja mówiła o tym no, nieustannie, to za dużo powiedziane by było, ale bardzo często i z pewnością pan to pamięta. Nie ma już w ogóle problemu, nie ma zagrożenia tymi roszczeniami. Czy Konfederacja uznała, że nie ma sensu o tym mówić, że politycznie to się nie opłaca? Znaczy ostatnio rzeczywiście jakby ten temat się nie pojawia, natomiast on gdzieś tam jest zawieszony, może się pojawić. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość tylko przez presję Konfederacji stawiało opór tym roszczeniom, inaczej mogliby ulec. Tak jak ulegają naciskom z Brukseli regularnie. Przecież oni popierają wszystkie te szaleństwa klimatyczne. Ale te zagrożenia roszczeniami, one są cały czas, czy ich nie ma? Bo kiedyś o nich mówiliście, bardzo często teraz nie mówicie. Panie redaktorze, ja pisałem w ogóle o tych przemianach własnościowych, o wywłaszczeniach, nacjonalizacjach i o restytucji, reprywatyzacji doktorat, więc mógłbym o tym mówić godziny, ale pewnie nie o to chodzi. To jest sprawa rzeczywiście w Polsce... Chodzi o politykę rządu Stanów Zjednoczonych, o to, na ile teraz taka presja może się pojawić, na ile nie, no bo trzeci raz przypomnę, że zwracaliście na to uwagę bardzo regularnie kiedyś, teraz... No bo reagowaliśmy, na roszczenia organizacji żydowskich, tak? Jeżeli się takie pojawią, no to będziemy to dalej podnosić. Czyli to nie jest jakieś dyktatorstwo, tak? Nie mówicie o takich sprawach, bo teraz już liczycie, patrzycie daleko szerzej, jeżeli chodzi o możliwości wyborcze i chcecie już... To jest obrona polskich interesów. No w momencie, jak coś takiego się pojawia, to się sprzeciwiamy, no, prowadząc czasami politykę zagraniczną za nieudolny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, wybory do Senatu razem oczywiście z tymi sejmowymi się odbędą i Konfederacja planuje wystawić kandydatów we wszystkich 100 okręgach do Senatu. Tak jest. No. I tym samym... Trzecia siła polityczna to jest nasz obowiązek. No tak, no wydaje się to absolutnie naturalne, tylko no będą tutaj akurat absolutnie dwie siły, no bo po jednej stronie Prawo i Sprawiedliwość, po drugiej tak zwany pakt senacki, który ciągle gdzieś tam w powijakach jeszcze jest, no ale raz się udało, to pewnie i teraz Platforma, PSL i Lewica porozumieją się w tej sprawie. Nie ma takiej pan obawy, że no w Senacie właśnie pomożecie Prawu i Sprawiedliwości mocno. Ja myślę, że to zależy od okręgu. Są tak zwane okręgi swingujące.
I rzeczywiście głosy oddane na kandydatów Konfederacji no, mogą mieć wpływ na wynik wyborów, ale myślę, że my odbieramy w tym momencie i PiS-owi, i Platformie głosy. To znaczy Platformie odbieramy przede wszystkim dlatego, że Tusk poszedł bardzo mocno socjalny, lewicowy, wręcz socjalistyczny momentami skręt. To znaczy chce coraz bardziej łupić Polaków, podnosić podatki, rozdawać ich pieniądze na rzeczy typu babciowe czy kredyt 0%, a Konfederacja mówi, my chcemy niskich, prostych podatków. PiS-owi z kolei odbieramy głosy, dlatego że PiS bardzo często stawia interesy zagraniczne przed interesami polskimi. Często stawia interes Ukrainy przed interesami Polski, na przykład w przypadku zboża. Tak? Ważniejsze dla nich było to, żeby przyjąć zboże produkowane przez międzynarodowe korporacje na Ukrainie, niż żeby polscy konsumenci mieli bezpieczną żywność i żeby polscy rolnicy mogli sprzedawać swoje zboże. Tak? PiS przyjmuje wszystkie ideologiczne absurdy klimatyczne z Brukseli. Zakaz pełzający jeżdżenia samochodami spalinowymi. Obowiązki klimatyczne budynków, które Polaków będą bardzo drogo kosztowały. Podnoszenie cen na wszystko przez rozszerzenie w tym momencie systemu ETS na transport i budownictwo. Tak? PiS to popierał. Mateusz Morawiecki, popierany przez Zbigniewa Ziobro, poparł wtedy, kiedy mógł zawetować w grudniu 2020 roku tak zwany pakiet Fit for 55. Tak? I ludzie zaczynają dostrzegać, że interesu Polski, Polaków broni tylko Konfederacja, że PiS ulega właśnie tym różnym naciskom zagranicy, którym my byśmy nigdy nie ulegli. A ten interes Polski i Polaków jest do zrealizowania, będąc w Unii Europejskiej? Da się realizować nasze interesy dobrze i skutecznie, będąc we wspólnocie? Czy jednak powinniśmy, jak Brytyjczycy, pomyśleć może o tym, żeby zapytać narodu o zdanie? Powiem panu z mojego doświadczenia, ja byłem przez ponad rok przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmowej. I to, co zaobserwowałem, to jest tak. Z jednej strony, jeżeli chodzi o tą bezideową pseudoopozycję, czyli tam PiS, PSL, Lewicę, to oni wszystko, co przychodzi z Brukseli, przyjmują jak słowo objawione. To znaczy nic nie negocjują, wszystko akceptują. Że pan PiS, PSL, Lewicę, rozumiem, że chodziło o Platformę PSL, Lewicę. Platforma, tak? PSL, okay. Lewica. Hołownia. Oni, dla nich to jest świętość, to co płynie z Brukseli, w ogóle tego nie kwestionujemy i tak dalej. PiS z kolei skacze po stole, macha szabelką, nie jest w stanie stworzyć żadnych koalicji wśród naszych partnerów europejskich, żeby przeciwstawić się złym rozwiązaniom, prawda, typu temu zakazowi samochodów spalinowych, remontom klimatycznym, Fit for 55 i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu nieskuteczny. To wynika czasami po prostu z braku kompetencji, z nieznania nawet języka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Można, odpowiadając na pana pytanie, prowadzić skuteczną politykę na poziomie europejskim w interesie narodowym i robią to inne państwa, inne narody. Robią to Niemcy, robią to Francuzi, robią to Włosi. Są pewne rzeczy, które obowiązują całą Unię i dobrze. Z perspektywy Polski no niemal, może nie cała klasa polityczna, ale duża część... Przykład. No ten ETS. Zakaz produkcji samochodów spalinowych od 2035 roku. Mhm. Komu się udało coś negocjować na finale tego idiotycznej decyzji? Niemcom. Mhm. Niemcom dlatego, że po prostu byli skuteczniejsi. Potrafili zbudować koalicję, żeby te paliwa syntetyczne jednak dopuścić. Naprawdę, gdyby rząd PiS-u potrafił poruszać się na tym poziomie europejskim, budować koalicję, to myślę, że dałby radę niektóre rzeczy powstrzymać. Panie pośle, to idźmy dalej. Jak donosi Rzeczpospolita, Robert Bąkiewicz, kiedyś też polityczny towarzysz wielu polityków Konfederacji, no, pamiętany chociażby z Marszów Niepodległości, bo on jego zdaniem ciągle jest chyba szefem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, tak? A nie, znaczy według sądu zdaniem, nie jest. No tak, według sądu też nie jest już jego szefem. No w każdym razie ma zakładać partię polityczną. Już jest w trakcie rejestracji tego podmiotu i chce startować w wyborach do Sejmu, może zaszkodzić Konfederacji? Może być konkurencją dla Konfederacji istotną? Nie, absolutnie nie może. To jest bliski koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, czerpiący sowite dotacje z pieniędzy Polaków, któremu przekazuje na tam różne fundacje, stowarzyszenia, rząd PiS-u. Ale jak Stowarzyszenie Marsz Niepodległości brało wcześniej te pieniądze i nie personalnie, nie było tam żadnych konfliktów, to nikomu to nie przeszkadzało.
Ja nie... To od lat bierze Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pieniądze. Przecież z państwowych dotacji. Tylko ja mówię o czym innym. Ja mówię o chytrym, w cudzysłowie, planie PiSu, żeby sobie wychować taką partię, która by jakoś tam zaszkodziła Konfederacji. No. Ja rozumiem, to dość czytelne, to mogą, mogą pompować, prawda, miliony pieniędzy podatników, ale im to się nie uda, dlatego że w polityce najistotniejsza jest wiarygodność. Mhm, to jeżeli... A ta Konfederacja tą wiarygodność ma, a tamte towarzystwo niestety już nie ma. To jeżeli o wiarygodności mówimy, panie pośle, zapewnia pan, że ani z tymi po wyborach, ale jaką właśnie wyborcy mają gwarancję, że poseł Stanisław Tyszka po wyborach zdania nie zmieni, jeżeli parę lat temu bliska współpraca z Jarosławem Gowinem, potem bliska współpraca z Pawłem Kukizem, a potem w ramach Kukiz 15 z Polskim Stronnictwem Ludowym, które przecież odsądzaliście od czci i wiary już wcześniej i teraz też pan to robi. To jest koniec pana politycznej drogi, czy przystanek może kolejny? Nie, to jest nowa nadzieja i Konfederacja to jest to miejsce, w którym jest mi bardzo dobrze. Mam nadzieję, że za mną przejdzie wielu wyborców Kukiz 15 z tego dobrego okresu Kukiz 15, bo tam była wielka nadzieja na to, że coś się uda w Polsce zmienić, kończąc ten duopol PiSu-PO. Panie redaktorze, ja zachęcam wszystkich, żeby prześledzili tą moją drogę polityczną, jeżeli ktoś się interesuje, pod względem dwóch rzeczy. Pod względem głosowań w Sejmie. Mam zaszczyt być... Do takich najbardziej ambitnych sympatyków. Ale ja mogę powiedzieć, zawsze mówiłem, jestem przeciwko skomplikowanym, wysokim podatkom. Od 2015 roku głosowania. I od 2015 roku tak głosuję. Zawsze tak głosowałem, tak? Jeżeli chodzi... To jest moja pierwsza partia w życiu. Jestem członkiem Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Wcześniej byłem w różnych projektach politycznych, a zazwyczaj zajmowałem się kwestią programową, kwestią pisania ustaw. W Polsce Razem nie był pan członkiem partii politycznej? Nie. Okay. Ja tworzyłem takie pomysły jak dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na przykład, tak? No i w momencie i zawsze wnosiłem to jako element programu, no i tego się trzymam, tak? Nie zmieniłem, naprawdę ja nie zmieniam poglądu. A jeżeli chodzi, panie pośle, o zmianę poglądów, ale teraz już szerzej w kontekście Konfederacji, to widzi pan jakiś proces uładzania tej formacji, jaką jest Konfederacja, no właśnie przystosowywania jej już dla szerszego grona odbiorców? Niektórzy mówią, że no, Grzegorz Braun to w zasadzie jest w ostatnim czasie bardzo mało dostrzegalny, Janusz Korwin-Mikke też zdaje się mniej jest promowany przez partię. Tak chcecie trafić do szerszego grona odbiorców, że niektórych swoich polityków jednak staracie się przed wyborcami ukryć? Nie, nikogo się nie staramy ukryć. Wystarczy popatrzeć na posiedzenia Sejmu. My, panie redaktorze, że to jest tak. Oczywiście, że dojrzewamy, tak jak wszyscy. Uczymy się też funkcjonować w polityce. Natomiast liderzy Konfederacji są młodzi. Sławomir Mentzen ma 37 lat, Krzysztof Bosak wydaje się 40, tak? Jeden w tym roku, jesteśmy dokładnie nawet z tego samego miesiąca chyba. A już mają, prawda, bardzo długie też doświadczenie polityczne. Ja też jestem posłem drugą kadencję. Uczymy się tej polityki, uczymy się przygotowując się do zarządzania państwem kiedyś, jak uda się uzyskać wystarczające poparcie Polaków. A jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna to i jego ludzi, bo słyszałem, że już jeżeli chodzi o przymiarki do budowania list, to Grzegorz Braun dostał sygnał czy ultimatum, że takie osoby jak pan Piton, jak pan Sykulski, te najbardziej radykalne, gdzieś z nim kojarzone, najbardziej prorosyjskie wprost możemy powiedzieć, na listach Konfederacji się nie znajdą. Czy już proces budowania list, czy takie rozmowy są? Trwa proces budowania list, natomiast to jest domena Rady Liderów. Ja do Rady Liderów Konfederacji nie należy, musiał pan pytać współprzewodniczących Mentzena i Bosaka o to. Ale myślę, że też po prostu można poczekać. Proszę zauważyć, że żadne ugrupowanie jeszcze nie ogłosiło swoich list wyborczych. Tak, ja to, mogę ogłosić w tym momencie, że będę liderem listy Konfederacji w okręgu gdyńsko-słupskim. Tak? I tam już też pracujemy nad budową list, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Bardzo dobrze współpracuje mi się z Wojtkiem Wasiakowskim, szefem Nowej Nadziei na Pomorskie. Panie pośle, czy wchodzi w grę powrót do Konfederacji Dobromira Sośnierza? Czy są jakieś rozmowy prowadzone w tej sprawie? Nic o tym nie słyszałem. Wydaje mi się, że panowie wybrali swoją drogę. No, wybrali swoją drogę, ale teraz chyba też na rozdrożu znowu stanęli po
po przebyciu tych kilku miesięcy, bo tam też trwają dyskusje podobno, z kim dalej pójdą i jednomyślności nie ma, więc pytam, czy Dobromir Sośnierz, bo chyba w jego przypadku to jest najbardziej prawdopodobne, może do Konfederacji wrócić, panie pośle. Nie mam pojęcia, nie chciałbym tutaj spekulować, plotkować. A panie pośle, jeżeli chodzi o finanse, no bo to też w polityce jest rzecz bardzo ważna, Konfederacja zgromadziła już środki na kampanię wyborczą, jak to wygląda, jest gotowa do tego, żeby no, podjąć właśnie rywalizację także na tym polu wizualnym, które no, jest bardzo kosztowne, plakaty, ulotki, ekspozycja w internecie. Jakie środki Konfederacja może wydać na tę kampanię? Konfederacja ma stosunkowo niewielkie pieniądze w stosunku do PiS-u i Platformy, znaczy nieporównywalne w ogóle. To jest jak... PiS 40 milionów, planuje wydać Platforma 30. Ja się obawiam, że to będzie dużo więcej, no, dlatego że oni, proszę pamiętać, okradają podatników z ich pieniędzy na poziomie rządowym, samorządowym, po prostu używając pieniędzy rządowych i samorządowych do prowadzenia kampanii w sposób nieoficjalny. Robi to i PiS, i Platforma. Konfederacja tego nie robi. Co więcej, i PiS, i Platforma mają swoje zaprzyjaźnione media, a nam zostaje internet. My się cieszymy, że docieramy bardzo skutecznie do ludzi przez media społecznościowe. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów we wszystkich tych mediach. A mówił to Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji. Bardzo panu posłowi dziękuję za rozmowę. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.